Panie generale, dowódca kompanii tonowej podwrócił brzak, melduje kompanię tonową oraz poczty sztandarowe na uroczystości z okazji zjazdu żołnierzy 9 pułku piechoty legionów Armii Krajowej Ziemi Zamojskiej. Gościmy zwierzęców, ludzi szczególnych. Ludzi, którzy walczyli w czasie II wojny światowej, walczyli wśród lasów Roztocza, walczyli pod ginęli pod Osuchami i w innych miejscach, które opisuje historia. Ale wy jesteście żywymi świadkami historii. I to witanie was tu, w tym miejscu, na terenie byłego obozu przejściowego, ma wymiar szczególny. Jedynie serce płacze, bo jest was garstka, jest was coraz mniej. Tak było miło, jeżeli przyjeżdżała liczna grupa żołnierzy Armii Krajowej, zarówno z Warszawy, jak też z okolicznych gmin, z miasta Zamościa i z innych miast. Dzisiaj jest was coraz mniej, ale tym bardziej szczególnie chcę was witać, bo witamy ludzi tak zacnych, ludzi honoru, bo o was zapomniano też na ponad ćwierć wieku. Zapomniano, przemilczano, historia chciała was wymazać. Ale przyszedł czas wolnej Polski. Dożyliście tego czasu, gdzie możemy się cieszyć z naszej ojczyzny, z jej rozwoju, z jej miejsca w Europie i świecie. I myślę, że to jest ta nagroda, ta największa nagroda dla was, bo innej nie znajdziemy, bo cóż słowa podziękowań, słowa pamięć, owszem jest to dużo, ale jednocześnie zawsze będzie za mało, bo złożyliście największą ofiarę dla wolnej ojczyzny. Czyli środowisko żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Zamość na czele z panem posłem Sławomirem Zawiślakiem, prezesem okręgu. Serdecznie witam. Witam generała brygady Krzysztofa Szymańskiego, Sztab Generalny Wojska Polskiego. Cieszę się, że przybywa do nas pan generał prawie na każdą uroczystość państwową. W imieniu wojewody przybył do nas doradca wojewody, pan Kamil Smerdel. Serdecznie witam. A przepraszam panie generale, generał dywizji, a nie brygady. Moje pomyłki są już tu znane od lat. Przepraszam serdecznie. Witam pana majora Mariana Brunikowskiego, prezesa Związku Środowiska 9 Pułku Legionów Armii Krajowej Ziemi Zamojskiej, Okręg Warszawski. Serdecznie witam. Przybył wraz z małżonką i tak jak mówiłem, przybywa ich coraz mniej, ale tym bardziej się cieszymy. Zawsze witałem wśród was panią Sabinę Bośkowę. Nie dostrzegłem jeszcze, ale jeżeli jest, bardzo gorąco witam. Witam prezesów organizacji kombatanckich. Panią Izabelę Gajewską, prezes Związku Byłych Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego. Panią Barbarę Śleszyńską-Malec, prezes Związku Sybiraków, oddział Zamość.
pana Edwarda Zubrzyckiego, prezes Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich w Zamościu, pana Zbigniewa Tchórzewskiego, prezesa Związku Kombatantów i Osób Represjonowanych Ziemi Zamojskiej, pana Adama Bielaka, prezesa Związku Inwalidów Wojennych RP, panią Janinę Kalinowską, przewodniczącą Stowarzyszenia Upamiętnienia Polaków Pomordowanych na Wołyniu, pana Piotra Sochania, prezesa Stowarzyszenia Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu, pana Władysława Bednarczyka, prezesa Związku Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych w Zamościu, pana Bolesława Szymanika, prezesa Stowarzyszenia Dzieci Zamojszczyzny Ofiar Prześladowania, Represji i Odosobnienia w Biłgoraju, pana Marka Sklewińskiego, prezesa Stowarzyszenia Zamojskiej Rodziny Katyńskiej, pana Kazimierza Jarzynickiego, prezesa Związku w Zamościu, pana Józefa Samulaka, prezesa Stowarzyszenia Dzieci Ofiar Obozów Hitlerowskich w Zwierzyńcy. Witam wojsko, na czele oczywiście z panem generałem dywizji, ale też z dowódcą 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, panem kapitanem Markiem Taranczukiem. Witam pana majora, major Żołądek, reprezentuje Wojskową Komendę Uzupełnień w Zamościu. Witam pułkownika Grzegorza Pytlaka. Witam pana Andrzeja Kulasa, nadleśniczego Nadleśnictwa Zwierzyniec. Witam panią prezes Towarzystwa Miłośników Zwierzyńcu i wszystkich radnych. Witam pana Mieczysława Bartonia, wójta Skierbieszowa, pana Antoniego Wojciecha Turczyna, wójta gminy Łabunie, pana Jana Słomianego, członka zarządu powiatu zamojskiego. Witam przedstawicieli samorządów innych ościennych powiatów. Witam młodzież i dyrektorów szkół noszących imię związane z Armią Krajową. Pana Mieczysława, pana Waldemara Gardiasza. Witam dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych Zwierzyńców, pana Jana Czochę. Witam wszystkich mieszkańców Zwierzyńca, okolic, turystów. Witam wśród nich honorowych obywateli miasta Zwierzyniec. Szanowni zebrani, drodzy przyjaciele, kombatanci 9 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej Ziemi Zamojskiej. Każdego roku w ostatnią niedzielę maja przyjeżdżamy tu do Zwierzyńca, by złożyć hołd naszym dowódcom, naszym kolegom, którzy polegli lub zostali zamordowani w obronie ludności Zamojszczyzny w imię wolnej, niepodległej i suwerennej Polski. Wraz z nami gromadzi się więc tutaj wielu mieszkańców, przedstawicieli lokalnych władz, urzędów, instytucji. Ten zjazd stał się już tradycją, a dopóki nam zdrowia i sił wystarczy, będziemy tu przypominać nasze sztandarowe hasła Bóg, honor i ojczyzna. Mimo, że w dzisiejszej rzeczywistości traci ono coraz bardziej na znaczeniu. Ci, co przeżyli tragedię i gehennę Zamojszczyzny, lub uzyskali rzetelną wiedzę o tych wojennych czasach od swoich bliskich, pozostaną na zawsze wierni tym ideałom, tym wartościom etycznym i moralnym. My nie będziemy uczestniczyć w gonitwie za zyskiem materialnym, mając za nic patriotyzm, religię, własne korzenia i naszych bohaterów. Jeśli dzisiejszy świat idzie w inną stronę, to nie jest nam po drodze. Bo co ten świat nam oferuje? Jakieś zwyrodniałe wartości, dewiacje, które niosą zaburzenia psychiczne? Świat, w którym nie ma nadziei, bezradność. Żyjemy w czasach, kiedy właściwie wszystko wolno. Granice akceptacji są coraz szersze. Przesuwa się próg tolerancji, co niesie przyzwolenia na społeczną ucieczkę młodych ludzi w alkoholizm, narkotyki i inne uzależnienia. Nasz świat to nie świat pychy, ale świat pokory, gdzie pamięć i szacunek do tradycji jest naszą dewizą, z której czerpiemy równowagę duchową. Przychodzimy tu do tego sanktuarium, gdzie umieściliśmy tablicę pamięci naszych bohaterów,
by oddać im cześć i honor. Czujemy się spełnieni, kiedy nasze serca mogą krzyczeć: koledzy, służyliście dobrej sprawie. Wasz wysiłek i ofiara nigdy nie zostaną zapomniane. Szanowni zebrani, przy okazji chciałbym wspomnieć nasze ubiegłoroczne obchody. Obchodziliśmy 25. rocznicę udzielenia przez Ojca Świętego Jana Pawła II apostolskiego błogosławieństwa dla nas żołnierzy 9. Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej oraz naszych rodzin. Obchody te zbiegły się oczywiście z wyniesieniem Ojca Świętego na ołtarze jako błogosławionego. Ta uroczystość miała szczególnie podniosły charakter, ale to dzięki wysiłkowi miejscowych władz. Wydany przez nasze środowisko album pamiątkowy podkreślił wzniosłość tej uroczystości, tego naszego kombatanckiego spotkania. Na moje ręce napłynęły podziękowania i uznania tej uroczystości, tej inicjatywy. Między innymi od księdza biskupa pomocniczego archidiecezji lubelskiej Artura Mizińskiego, pana ministra kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów magistra Jana Stanisława Ciechanowskiego, pana prezydenta miasta Zamość Marcina Zamojskiego, pana prezesa zarządu głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej magistra Stanisława Oleksiaka i wielu innych. Chciałbym w tym miejscu oświadczyć, że uznanie to kieruje na tych, którzy tę uroczystość przygotowali. Chciałoby się wymienić wielu, ale szczególne słowa uznania wyrażam dla burmistrza Zwierzyńca, dla pana Jana Skiby, niestrudzonego orędownika etosu Armii Krajowej, który nie tylko od wielu lat nieprzerwanie organizuje nasze spotkania, ale osobiście jest w nie zaangażowany. Słowa podziękowania kieruję również do pana posła Sławomira Zawiślaka, hierarchów kościelnych, pana generała dywizji Szymana, generała Krzysztofa Szamońskiego oraz do wszystkich tych, którzy przybyli tu z potrzeby serca. Dziękuję za uwagę. Panie żołnierze 9. Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej Ziemi Zamojskiej, panie senatorze, panie generale, panie burmistrzu, dostojni goście reprezentujący władze państwowe, jest z nami przedstawiciele wojewody i samorządowe, oficerów i żołnierzy Wojska Polskiego, służby mundurowe, droga młodzieży, szanowni państwo. W imieniu weteranów Armii Krajowej i przedstawicieli młodego pokolenia pracującego społecznie za zgodą weteranów w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość dziękuję wszystkim państwu za przybycie na kolejną uroczystość zjazdu żołnierzy 9. Pułku Piechoty Legionów AK. Spotkamy się zjazdu, którego współorganizatorami są samorząd Zwierzyńca, tak jak podkreślił pan major, ale i władze kościelne i szczególnie nam miło, że dzisiaj tutaj z nami też ksiądz proboszcz Błażej Górski, który tutaj nam się też bardzo czynnie włączył w tegoroczne obchody. Za to serdecznie księdzu proboszczowi dziękujemy i witamy serdecznie. Spotykamy się w Zwierzyńcu, ponieważ kwaterował tutaj dowódca 9. Pułku Stanisław Prus, Adam. Wydawał tu jako major, oficer Wojska Polskiego rozkazy bojowe dla oddziałów całego Zamojskiego Inspektoratu. Spotykamy się dzisiaj, by uczcić podczas uroczystości i w modlitwie pamięć żołnierzy walczących w oddziałach tego pułku o niepodległą Rzeczpospolitą w obronie ludności zamojszczyzny niszczonej terrorem niemieckim, sowieckim i ukraińskim. Pamiętajmy, że stanowili oni cząstkę Armii Krajowej, zakonspirowanej siły zbrojnej Polskiego Państwa Podziemnego, liczącej około 400 tysięcy oficerów i żołnierzy. Armia Krajowa w kraju podzielona była na okręgi odpowiadające terytorialnie województwom. Na terenie Zamojszczyzny, wchodzącej w skład Okręgu 5 Lublin, w którym dowodził generał Kazimierz Tumidajski Marcin, bardzo ważną jednostkę organizacyjną stanowił Inspektorat Zamojszczyzny. Na Zamojszczyźnie początkowo prowadzony był przez tzw. oddziały dywersji bojowej, które m.in. w noc sylwestrową 42 na 43 rok wzięły udział w ogólnokrajowej akcji Wieniec II niszczącej infrastrukturę kolejową nieprzyjaciela. Rozkazem kapitana Stanisława Prusa, pseudonim Adam, zastępcy komendanta Inspektoratu Zamość z dnia 15 marca 1943 roku oddziały dywersji bojowej zostały przekształcone z dotychczasowego konspiracyjno-garnizonowego charakteru w oddziały partyzanckie.
To właśnie bojowe jednostki partyzanckie stanowiły zalążek przyszłego 9 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej. Podjęta decyzja wymuszona została prowadzoną wówczas przez hitlerowców brutalną akcją wysiedleńczą ludności polskiej na Zamojszczyźnie, której trzeba było dać zbrojny opór. Zgodnie z rozkazem komendanta sił zbrojnych w kraju z dnia 15 października 1943 roku komendant okręgu AK Lublin Franciszek Żak-Wir nadał zbiorczo oddziałom leśnym Zamojszczyzny tytuł Pierwszy Oddział Partyzancki 9 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej, kryptonim OP-9. Dowódcą pułku mianowany został major Stanisław Prus Adam, a podlegały mu pierwszy batalion dowodzony przez podporucznika Adama Piotrowskiego Dolinę, drugi batalion dowodzony przez podporucznika Tadeusza Kuncewicza Podkowę, trzeci batalion dowodzony przez podporucznika Konrada Bartoszewskiego Wir, czwarty batalion dowodzony przez podporucznika Józefa Śmiecha Ciąg. W praktyce mimo ścisłego podziału OP-9 składał się z wielu oddziałów korzystających z dużej swobody w działaniu, co było charakterystyczne dla warunków konspiracji. Osłabiony stratami poniesionymi w Puszczy Solskiej latem 1944 roku podczas bitwy pod Osuchami inspektorat zamojski AK miał trudności w odtwarzaniu stanów oddziałów. Mimo to żołnierze wszystkich czterech batalionów 9 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej oraz żołnierze innych oddziałów działających w obwodach przystąpili do akcji Burza, mającej na celu wyzwolenie kraju w obliczu ustępujących sił niemieckich i przejęcie władzy w imieniu legalnego rządu polskiego z siedzibą w Londynie. Terenami koncentracji działania poszczególnych jednostek dla podjęcia działań zbrojnych były dla batalionu pierwszego okolice Zamościa, batalion drugi okolice Szczebrzeszyna i Radecznicy, trzeci batalion teren Burecka Kościelnego, czwarty batalion okolice wsi Krasne. Na Zamojszczyźnie akcja Burza trwała od 21 do 26 lipca 1944 roku. W jej wyniku przy współdziałaniu z wkraczającą Armią Czerwoną wyzwolono Zamojszczyznę. Armia Krajowa na Zamojszczyźnie, także 9 Pułk Piechoty Legionów swoim czynem zbrojnym wpisał się w piękną kartę walki o niepodległość Polski. W sumie się oblicza się, że czasowo w różnych okresach w walkach uczestniczyło około 23 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej. Stoczyli oni kilkaset bitew i potyczek i wraz z żołnierzami batalionów chłopskich scalanych do Armii Krajowej powstrzymali niemiecką akcję wysiedleńczą, zatrzymali także ofensywę ukraińskiej powstańczej armii na wschodnie tereny Zamojszczyzny. Niestety złudą była nadzieja żołnierzy Armii Krajowej na pełne odzyskanie przez Polską niepodległości. Nowy sowiecki okupant nie miał zamiaru uznać prawa narodu polskiego do suwerennego państwa. Ustanowiona władza już 30 lipca Nowa władza 1944 roku przystąpiła do rozbrojania oddziałów zbrojnych Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej, wcześniej uniemożliwiając udzielenie pomocy przez Armię Krajową z Zamojszczyzny dla walczącej Warszawy. Wielu z ujawniających się z czasem nowej władzy byłych akowców zostało zamordowanych przez NKWD i tzw. polskie służby bezpieczeństwa. Wielu z nich znalazło się wśród około 15 tysięcy akowców wywiezionych z terenu Lubelszczyzny poprzez obóz w Majdanku, zaakceptowany na przyjmowanie teraz polskich patriotów na Syberię. Inni aresztowani, skazani byli na wieloletnie kary więzienia, pogardliwie określani karłami reakcji, pozbawiani byli szans na godne życie w ludowej ojczyźnie. Była to cena, jaką musieli zapłacić patrioci Zamojszczyzny za swoje oddanie ojczyźnie, chęć jej ofiarnego służenia. Podobny los spotkał również wielu dowódców partyzanckich. Major Stanisław Prus, Adam, w październiku 1944 roku został aresztowany przez NKWD w Lublinie. Zginął wiosną 1945 roku, według najprawdopodobniejszej wersji rozstrzelany bez sądu na Zamku Lubelskim. Inna wersja głosi, że podjął próbę ucieczki z aresztu na ulicy Chopina. Był odznaczony m.in. Krzyżem Virtuti Militari 5 klasy oraz Krzyżem Walecznych. Porucznik Adam Piotrowski, Dolina, w listopadzie 1944 roku pod przybranym nazwiskiem wstąpił do Ludowego Wojska Polskiego i służył w nim jako szeregowiec. W 1945 roku jako niepewny politycznie przeniesiony został do rezerwy. Pracował później w Warszawie, zmarł w 2000 roku. Porucznik Tadeusz Kuncewicz, Podkowa, w końcu lipca 1945 roku wraz z grupą kilkunastu swoich żołnierzy spod Szczebrzeszyna został aresztowany przez Czechów przy próbie przebicia się na zachód Europy. Większość partyzantów, kolegów pana porucznika zginęło w Czechosłowacji. Sam Podkowa przesiedział wiele lat w więzieniach czeskich i polskich. Zmarł w 1900,
1991 roku odznaczonej m.in. Krzyżem Virtuti Militari 5 klasy, Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem Partyzanckim. Porucznik Konrad Bartoszewski, WIR, pozostał w konspiracji, był m.in. szefem sztabu, a następnie zastępcą komendanta okręgu WIN. Ujawnił się w 1947 roku, przeżył 2 lata w więzieniu, przez pewien czas był pracownikiem naukowym KUL. Zmarł w 1987 roku. Odznaczony został m.in. Krzyżem Virtuti Militari 5 klasy oraz dwukrotnie Krzyżem Walecznym. Miło jest nam bardzo, że jego wnuk, ksiądz Paweł Bartoszewski, jest naszym członkiem naszego związku, który wzmocnił bardzo silne nasze koło w Józefowie, które bardzo intensywnie pracuje na rzecz krzewienia etosu Armii Krajowej. Porucznik Edward Błaszczak, Grom, w latach 50. aresztowany i sądzony za przynależność do AK, zmarł w 1976 roku, odznaczony m.in. Krzyżem Virtuti Militari 5 klasy oraz Krzyżem Walecznym. Porucznik Józef Śmiech, ciąg, w 1947 roku, skazany za przynależność do WIN na 15 lat więzienia. Po 1956 roku powrócił do Skierbieszowa, gdzie do śmierci w 1982 roku prowadził gospodarstwo rolne. Kapitan Marian Gołębiewski, Irka, po wejściu Sowietów aktywny działacz organizacji Wolność i Niezawisłość. Był m.in. komendantem okręgu Lublin. W tak zwanym procesie Rzepeckiego jako jedyny skazany na karę śmierci, zamieniono później na długoletnie więzienie. W 1975 roku ponownie został aresztowany i skazany za udział w organizacji Robcio. Major Wilhelm Szczepan Drugak w latach 1945-47 pełnił funkcję w kierownictwie lubelskiego WIN-u. Ujawnił się w roku 1947 i wyjechał do Warszawy, gdzie pracował jako nauczyciel i zmarł w 1960 roku. Zenon Jachymek, Wiktor, w 1945 roku pełnił funkcję komendanta obwodu WIN Hrubieszów. Aresztowany w 1946 przebywał w więzieniu do 1955 roku. Zmarł we Wrocławiu. Ten wybitny oficer jest obecnie oskarżany o zrobienie akcji na rozkaz Polskiego Państwa Podziemnego na umocniony punkt nacjonalizmu ukraińskiego w Sachryniu przez niektóre polskie media. Mimo komunistycznego terroru liczni żołnierze 9 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej Ziemi Zamojskiej podjęli dalszą walkę, jak widzimy, o niepodległą Rzeczpospolitą. Jako żołnierze wyklęci prowadzili ją bardzo intensywnie. Nasz związek m.in. dlatego powołał konkurs historyczny dla wszystkich szkół. Jego 3. edycja odbędzie się w tym roku pod patronatem ministra Ciechanowskiego. Zachęcamy młodzież, nauczycieli do podjęcia trudu o odkrywanie białych kart historii naszego niepodległościowego podziemia, tak wspaniale kreowanego czynną służbą żołnierzy oficerów Armii Krajowej. Szanowni Państwo, wszyscy wiemy, słyszeliśmy słowa wielkich autorytetów moralnych naszego narodu, że tożsamość narodowa jest bardzo ważna, a naród, który nie pamięta o swojej historii, o swoich bohaterach, to naród renegatów. Tak mówił m.in. w 1972 roku kardynał Stefan Wyszyński. Obecnie w wolnej Polsce, zdaniem weteranów, z którymi wszyscy mamy przyjemność się spotykać, jest za dużo działań skutkujących podważaniem naszej historii. Opór nie tylko historyków budzi wprowadzenie ograniczania nauki historii, szczególnie najnowszej w szkołach. Mamy też objawy nowej sytuacji. Wszyscy wiemy, że łagiernicy, żołnierze Armii Krajowej z Białorusi zostali poddani nieładnemu traktowaniu przez Służbę Celną Polskiego Państwa Podziemnego na granicy polskiej. Do tej pory mieliśmy trudności z wyjazdami na Ukrainę. Pamiętam taki wyjazd, jak jechali jakowcy na przyjazd Ojca Świętego do Lwowa. Nie byli wpuszczani przez służby obcego państwa. Teraz mamy taką sytuację troszeczkę inną. Ci ludzie, pamiętajmy o to, że walczyli o wolność jednostki i ojczyzny. Walczyli o możliwość życia w państwie demokratycznym, w którym każdy Polak w odrodzonej ojczyźnie będzie miał prawo do korzystania z szerokiej gamy praw i wolności przysługujących mu z faktu bycia człowieka. Nie ma demokracji, wolności, tej wolności, o którą właśnie oni walczyli jako bohaterowie naszego narodu, bez wolności słowa. W naszym współczesnym świecie nie ma wolności słowa bez wolnych mediów. Trzeba o tym pamiętać, zwłaszcza dzisiaj, gdy Wielka Rzesza Obywateli Rzeczpospolitej w formie pokojowej, poprzez podpisy i manifestacje, pokazuje, że w naszym państwie polskim nie danie zgody na funkcjonowanie szczególnie mediów katolickich na tak zwanym multipleksie niegodne jest z tym, o co walczyli nasi żołnierze, bohaterowie Armii Krajowej. Może właśnie dlatego weterani ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej byli jednymi ze współorganizatorów
marszu w obronie wolności mediów w Zamościu, gdzie też w czasie tego marszu, pamiętając ich kierunek działania o wolności jednostki i ojczyzny, złożyli reprezentanci wszystkich środowisk, złożyli kwiaty zarówno pod pomnikiem żołnierzy Armii Krajowej, jak i batalionów chłopskich. Szanowni Państwo, zgodnie z tym, co mówił Pan Major, Pan Prezes, cieszymy się, że Pan Prezes do nas dojechał w Rejkowski. Rzeczywiście dzisiaj w naszym świecie potrzebujemy autorytetów. Bardziej niż kiedykolwiek. Za bardzo, nawet ja osobiście pozwolę sobie zinterpretować słowa Pana Majora, przebija się we współczesnej rzeczywistości hasło rób ta co chce ta, które pragnie uczyć polskie dzieci i młodzież wartości bez odpowiedzialności. Rób co chcesz, młody człowieku, wszak jesteś wolny. Tyle, że to żadna wolność. Wolność bez odpowiedzialności nie istnieje, jest faktycznym zniewoleniem. Dlatego Polsce potrzebne są teraz autorytety. Potrzebne są takie postawy, jakie reprezentowali żołnierze Armii Krajowej i oficerowie Armii Krajowej. Taka postawa, nasza wspólna postawa, na pewno będzie służyć ojczyźnie. Wszak to pokolenie, które wspaniale walczyło w czasie II wojny światowej, wychowane przez II Rzeczpospolitą, pamiętajmy o tym, potrafiło zbudować podwaliny, bardzo mocne podwaliny gospodarcze odradzającej się Rzeczpospolitej. Nie tak dawno w Sejmie podjęliśmy uchwałę, która była ukłonem dla tych wszystkich, którzy zbudowali centralny okręt przemysłowy pod koniec II Rzeczpospolitej. W niedługim okresie czasu potrafiono stworzyć ponad 100 tysięcy miejsc pracy w nowoczesnym przemyśle we współczesnej Europie. Dlatego wierzmy, że będziemy mieli demokrację w naszym kraju i zabłogosławionym Janem Pawłem II, tak szanującym też środowisko żołnierzy Armii Krajowej, bo Pan Major przypomniał specjalny akt ze strony Błogosławionego Ojca Świętego dla żołnierzy Armii Krajowej, który został wręczony w Watykanie, mógłbym powiedzieć, zapowtarzając za Ojcem do wszystkich Polaków, nie lękajcie się, otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych, systemów politycznych. Otwórzcie szerokie obszary kultury, cywilizacji i narodu. Nie lękajcie się Boga i Chrystusa, co jest w każdym człowieku. Dziękując za głos, dziękując za tą organizację uroczystości, także Wojsku Polskiemu, Kościołowi, Panu Burmistrzowi, z wielką wiarą w naród polski, w nas wszystkich tu zgromadzonych dla pamięci historycznej czynów przodków i potrzeby wspólnej pracy dla ojczyzny, pragnę złożyć hołd wszystkim osobom uczestniczącym w ruchu oporu, bohaterom, którzy w czasie II wojny światowej i po wojnie walczyli także w 9 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej o wolną, sprawiedliwą i szanującą swojego obywatela Rzeczpospolitą. Chwała córkom i synom ziemi zamojskiej za ich najwyższą ofiarę złożoną na ołtarzu ojczyzny. Dziękuję. Szanowny Panie Prezesie, Panie Pośle, Panie Senatorze, Panie Generale, Panie Burmistrzu, dostojni goście, Szanowni Państwo. Mam dzisiaj zaszczyt reprezentować Panią Wojewodę Jolantę Szołno-Kogut, która nie mogła osobiście uczestniczyć w tej uroczystości, ale przekazała list, który pozwolą Państwo odczytam. Szanowni Państwo, uczestników zjazdu żołnierzy 9 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej Ziemi Zamojskiej proszę o przyjęcie moich serdecznych podziękowań, pozdrowień i wyrazów najwyższego szacunku wobec Państwa drogi życiowej. Jestem pełna uznania dla bohaterstwa i patriotycznej postawy, jaką wykazaliście walcząc w obronie naszej ojczyzny podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu. Również dla Państwa wybitnych zasług w kultywowaniu pamięci o ludziach i czynach związanych z walką o niepodległość Polski. Dumą napawa mnie fakt, że Zwierzyniec i Lubelszczyzna stały się miejscem spotkań byłych żołnierzy zgrupowanych w oddziałach Zamojskiego Inspektoratu Armii Krajowej, weteranów z całej Polski walczących tu przeciwko hitlerowskiemu okupantowi. Jako żołnierze broniliście wolności narodu i kraju, płacąc za to wysoką i najwyższą cenę. Jako Związek zadbaliście o upamiętnienie ofiary poległych, pełniąc rolę strażników i świadków polskiej historii, służąc bogatym doświadczeniem, wiedzą oraz stanowiąc wzór do naśladowania, wnoście swój bezcenny wkład w dzień dzisiejszy i jutro. Ducha, wszelkiej pomyślności oraz radości i satysfakcji z dzisiejszego spotkania. Z poważaniem,
Jolanta Szumna-Koguc, wojewoda lubelski. Kolego pośle, Sławomierze, panie generale, a szczególnie drodzy kombatanci, takie wojsko, które dzisiaj tu jest licznie, jak również wielu przedstawicieli administracji państwowej, samorządowej z panem burmistrzem na czele i wielu, wielu znakomitych gości. Dziękuję za zaproszenie, że mogę być z państwem, mogę być tutaj z wami i oddać cześć i hołd tym, którzy polegli, tym, którzy zostali zamordowani. I można powiedzieć, że dołączam się do tych słów, które wcześniej padały. Czy z ust kolegi Sławka, który tyle już słów wypowiedział, że trudno jeszcze znaleźć lukę, żeby coś jeszcze więcej dodać. Jak już przedmówcy. Więc powiem tak. Mamy kraj wolny. Żyjemy w bezpiecznej Polsce, ale o wolność trzeba cały czas walczyć. I cieszę się, że jest tyle młodzieży, która, można powiedzieć, przeżywa dzisiaj lekcje historii. Oddaję cześć i pamięć i myślę, że wspólnie tu dzisiaj będziemy mogli przeżyć wspaniałą jeszcze mszę za tych, którzy polegli. I uwiecznić to, aby dalej kontynuować. A ja gratuluję tutaj młodym, którzy się angażują, którzy wchodzą w szeregi AK i którzy ciągną, można powiedzieć, tą kontynuację tego, co wyście weterani zaczęli. I mam nadzieję, że ta cześć i pamięć będzie trwała. Ale jak powiedziane, o wolność trzeba walczyć. I dzisiaj mamy wolność zagrożoną, jak tu wspomniane, wolność mediów, wolność słowa, ale również i wolność gospodarcza. Dzisiaj nie ma granic w Europie, ale dzisiaj jest zagrożona wolność gospodarcza. I dzisiaj trzeba nam tej nowej walki, abyśmy się czuli Polakami, gospodarzami na tej ziemi i w zakładach pracy. Bo dzisiaj to przesłanie was walczące o Polskę, wolną, suwerenną, ale również o wartości, które dzisiaj są podważane. W związku z tym myślę, że wszyscy polecimy dzisiaj, a ksiądz szczególnie, w dniu zesłania Ducha Świętego, aby te słowa, które wypowiedział Ojciec Święty przed dniem zesłania Ducha Świętego, niech wstąpi Duch i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. I na to liczymy. Życzę wszystkiego dobrego i gratuluję jeszcze raz wszystkim tutaj, którzy walczyli i są jeszcze wśród nas. Szczęść Boże! Zostaną wręczone odznaczenia za zasługi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. Dla ludzi, którym na sercu leży dobro naszej ojczyzny i etos Armii Krajowej. Ta odznaka została zatwierdzona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Kancelarię Prezydenta Świętej Pamięci Lecha Kaczyńskiego. Szanowni Państwo, za chwilę odczytam uchwałę. Uchwała numer 1. Prezydium Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Zamość w dniu 9 maja 2012 roku w sprawie nadania honorowej odznaki zasługi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. Na podstawie obowiązującego regulaminu oraz po analizie przedstawionych wniosków Prezydium Zarządu postanowiło przyznać osobom szczególnie zaangażowanym w działalność na rzecz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość honorową odznaką Zasługi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. Działając zgodnie z paragrafem 1, punkt 1, 2, punkt 1, 2, 3, punkt 1, Prezydium Zarządu Okręgu przedstawiło jednogłośnie, podjęło uchwałę o nadaniu odznaki następującym osobom. Pan porucznik Tadeusz Czukaj, pan porucznik Tadeusz Bogdanowicz,
pan Kazimierz Niedziela i pan Edward Czolekiewicz. Wyżej wymienione osoby prosimy o podejście tutaj. Niepodległość ojczyzny, bohaterscy żołnierze Armii Krajowej, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. Stajemy dziś do uroczystego apelu przed tablicą poświęconą pamięci żołnierzy 9 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej Ziemi Zamojskiej. By w skupieniu i zadumie przywołać pamięć wszystkich tych, którzy ofiarą swojego życia poświadczyli, że jeszcze Polska nie zginęła. Do was wołam, córki i synowie narodu polskiego, którzy w czasie okrutnej próby dziejowej nie zawiedliście i pokazaliście światu, że Polski jesteście warci. Z imieniem Polski na ustach stanowili o tym, co dla naszego państwa i narodu najważniejsze. O naszej tożsamości, o naszym niezbywalnym prawie do suwerennego, niepodległego bytu. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Wołam dowódców Służby Zwycięstwu Polski, Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej, generała broni Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego, generała dywizji Stefana Roweckiego, generała dywizji Tadeusza Komorowskiego, generała brygady Leopolda Okulickiego. Przywołuję wszystkich komendantów okręgów, obwodów i placówek Armii Krajowej. Was wzywam, dowódcy oddziałów i pododdziałów Armii Krajowej. Dzięki waszym zdolnościom dowódczym i organizacyjnym możliwe było podjęcie działań zbrojnych na skalę powstania zamojskiego. Stanisławie Prus, Tadeuszu Kuncewicz, Janie Turowski, Michale Wysocki, Józefie Śmiech, Hieronimie Dekutowski, Zbigniewie Orliński, Edwardzie Markiewicz, Wilhelmie Szczepankiewicz, Mieczysławie Rakoczy, Józefie Gniewkowski, Wacławie Stasiewicz, Antoni Radzik, Antoni Rychel, Marianie Gołębiowski, Janie Grygla, Konradzie Bartoszewski, Marianie Pilarski, Stefanie Kwaśniewski, Kazimierzu Wróblewski, Marianie Warda, Henryku Kapłon, Józefie Kruk, Romanie Szczur, Janie Kryk, Józefie Stegliński, Adamie Haniewicz, Witoldzie Kopeć, Adamie Piotrowski, Edwardzie Blaszczak, Tadeuszu Sztumberg-Richter. Stańcie do apelu! Wzywuję obywateli Rzeczypospolitej, którzy nie opadli na duchu, nie przejęli w pokorze jarzma najeźdźców, nie ulękli się zbrodniczej przemocy, ale trwali w oporze, godni i silni, wolą przetrwania i ocalenia. Stańcie do apelu! Wzywam walecznych żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Konspiracyjnego Wojska Polskiego, organizacji Wolność i Niezawisłość oraz batalionów chłopskich. Wołam księży kapelanów wszystkich formacji Wojska Polskiego, Polskiego Państwa Podziemnego. Wzywam dowódców oddziałów i pododdziałów Armii Krajowej, którzy stanęli do walki w obronie ojczyzny. Stańcie do apelu! Przywołuję żołnierzy Wojska Polskiego, funkcjonariuszy Policji Państwowej oraz innych organów Państwa Polskiego, zamordowanych w Lesie Katyńskim, Twerze i Charkowie oraz innych nieznanych dotąd miejscach kaźni. Wzywam bohaterów Polski Walczącej, których zamordowano w więzieniach Gestapo, NKWD i Urzędu Bezpieczeństwa. Wzywam deportowane rodziny polskie, które zmarły z głodu i zimna na nieludzkiej ziemi oraz więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych, łagrów i obozów pracy przymusowej, którzy umarli z wycieńczenia. Stańcie do apelu! Zdjęcie świeżo bezpieczeństwo!
którego młodzi Polacy uczyć się będą miłości do ojczyzny. Niech imiona bohaterów i ich czyny zapadną w nasze serca i umysły. Chwała bohaterom! Cześć i pamięć! Salwa honorowa. Salwy honorowe. Trzema. Ładnie. Salwą. Pa. Ładnie. Salwą. Pa. Ładnie. Salwą. Pa. Zabezpiecz. Broń. Napad. Broń. Przez pierś. Broń. Drugi szereg krok na wprost. Patrz. Na prawo. Patrz.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego. Panem jest Jezus. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch, różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkim. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało. Tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym duchem. Oto Słowo Boże. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte zabawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Oto Słowo Pańskie. Amen.
bracia i siostry, pozwólcie, zacznę od przywołania pewnej sceny. Pułkownik Pragłowski, szef sztabu korpusu jazdy generała Rubla, był świadkiem nabożeństwa w 1920 roku. Nabożeństwa, które miało miejsce niedaleko. Posłuchajcie. Ledwo świta na dobre. Podjeżdżam do wsi. Jednak jak duże jest moje zdumienie, skoro spostrzegam brygadę już zebraną, stojącą w konnym szyku w czworoboku. Co jest powodem zbiórki? Myślę. I nagle słyszę. Do modlitwy. Prezentuj broń. Między dwoma drzewami przy drożnej alei ustawiono maleńki ołtarzyk. A przed tym ołtarzem odprawia kapelan cichą mszę polowną. Słucha tej mszy cała brygada. A nastrój był tak podniosły, że i ja zapomniałem na chwilę o mojej misji. Przystanąłem przy najbliższym szeregu i dosłuchałem tej mszy do końca. Tyle krótkiej relacji pułkownika Pragłowskiego, wielkiego kawalerzysty. Dopowiem, ta msza święta bardzo szybko dobiegła końca, bo jak naoczny świadek potwierdził, cicha polowa, bez elementów zewnętrznych. Powiedzielibyśmy istota. I zaraz pamiętam. Polska kawaleria ruszyła do boju. Straszliwego boju. Natarła na sławetną kontrarmię Budionnego, która liczebnie przewyższyła po wielokroć to, czym dysponowali kawalerzyści polscy. Ta bitwa zakończyła się ogromnym sukcesem. Owszem, z wielkimi ofiarami, ale zakończyła się zwycięstwem. Skąd ta garstka polskich ułanów miała tyle siły, miała tyle odwagi, aby ruszyć przeciw wrogowi, liczebnie przewyższającemu stan polskiej armii? Skąd to było? Pułkownik Pragłowski w innej jeszcze relacji daje odpowiedź. Ci ludzie, stając razem ze swoim kapelanem przy małym ołtarzyku gdzieś między dwoma brzozami ustawionym, z takim skupieniem, z taką powagą, a jednocześnie z taką bardzo silną wiarą. Odchodzili, otrzymawszy błogosławieństwo, i ruszyli do boju na śmierć i życie. Nie było ważne nic innego. Na przestrzeni całej historii, jakże
często bolesnej, ale jakże pięknej historii naszej ojczyzny, naszych zrywów zbrojnych, naszych powstań, naszych ciągłych walk o niepodległą Rzeczpospolitą. Zawsze gdzieś stał duży ołtarz, przy którym cichą polową muszę sprawował kapłan. Bez wielkich słów, zagrzewając w ten sposób każdego, kto czuł się Polakiem, kto dla ojczyzny był gotów położyć wszystko, łącznie z darem życia. Ta msza święta przed ponad 90 laty pod Komarowem. Ile takich było tu w lasach, w okolicach Zwierzyńca, Szczebrzeszyna, Krasnochodowi. Gdy partyzanci też za chwilę mieli ruszać do walki, kolejny już raz podejmować trud, by móc chociaż krótko żyć w wolnej ojczyźnie, by móc chociaż na chwilę cieszyć się tym, że ona jest swobodna, że możemy się czuć bezpieczni, chociażby na krótko, na rok, na 10 lat. Zauważcie, i ci z czasów II wojny światowej, i ci z czasów z Bolszewią, i jeszcze ci wcześniejsi, niezapomniani synowie naszego narodu, czerpali siłę u Boga w czasie słuchania cichych, polowych mszy świętych. I nie mówimy o tym, co każdy z nich po cichu sam czynił, mając w kieszeni różaniec, który podarowała mu matka, gdy wyruszał na front, do walki, na wojnę. Maleńki krzyżyk zawieszony na szyi koło jesiennika. Książeczkę, często taką wyświechtaną, błyszczącą już na stronicach poszczególnych kart, bo używano, gdzie mógł, gdzie była możliwość, otwierał i czytał i się modlił. A i takich najwspanialszych chyba modlitw, kiedy chociażby ruszyli tam pod Komarowem, pełnym galopem, cwałem na wroga, trzymając w ręku szablę. Oprócz tego, że krzyczał hurra, to sobie nieraz powtarzał: Boże prowadź, Matko Najświętsza, miej w swej opiece. Nie można sobie wyobrazić polskiego żołnierza bez takiej postawy, bez takich okoliczności, bez takiego wielkiego pragnienia, które mocno tkwiło w sercu każdego z nich. Nie można sobie wyobrazić. I to, moi bracia i siostry, podpowiada, to właśnie wyjaśnia, dlaczego dzisiaj tu jesteśmy? Dlaczego co roku gromadzimy się na takiej uroczystości? I dlaczego jest ta msza święta tu, w Zwierzyńcu, jak i w wielu innych miejscach na całym obszarze
naszej ukochanej ojczyzny. Gdyby nie ta msza święta, gdyby nie ten Kościół, skąd my dziś prawiliśmy się, żeby dalej kontynuować walkę? Świadomie to mówię. Kontynuujemy walkę. Dzięki Bogu bez broni w ręku, bez strzelania. Ale trzeba dalej tę walkę kontynuować. O wolność naszej ojczyzny. Ktoś dzisiaj z przemawiających pięknie podkreślił, że trzeba nam się zapisać, albo inaczej jeszcze, trzeba nam pisać wielką księgę polskiego patriotyzmu. Właśnie teraz wychodzi przepiękne dzieło, Wielka Księga Polskiej Kawalerii autorstwa pana Kukawskiego, pana Tyma. I właśnie w kontekście tej pięknej rzeczy pomyślałem, nikt nie wyda oficjalnie Wielkiej Księgi Polskiego Patriotyzmu. Są przygotowania do wydania książki o wielkich Polakach. To w jakiejś mierze się w tym mieści. Ale myślę, że nie trzeba czekać, aż któreś z wydawnictw ogłosi, że wyszła Wielka Księga Polskiego Patriotyzmu. Ona nigdy nie wyjdzie. Chociaż dzisiaj są wielkie wyniki. Nie trzeba na to czekać. Tę księgę trzeba tworzyć. Tę księgę trzeba pisać. I to nie wielkie znane nazwiska. Każdy z nas. Każdy z nas. Każdego dnia może i powinien pisać Księgę Polskiego Patriotyzmu. Jeśli uczeń przygotuje się do lekcji, jeśli otrzyma pozytywną ocenę, pisze o patriotyzmie i to zostanie zapamiętane. Jeśli człowiek idący codziennie rano do pracy, czy tu do nas, do fabryki, czy do każdego innego zajęcia, czy do urzędu w mieście, czy do sklepu. Jeśli tam te 8 godzin spędzi na uczciwej pracy, co on czyni? On pisze piękną księgę patriotyzmu. Jeśli ksiądz usiądzie do konfesjonału i będzie służył każdemu, kto przyjdzie, będący w potrzebie. Co on robi? On też pisze Księgę Polskiego Patriotyzmu. A więc zobaczcie, każdy z nas ma coś tu do zrobienia. I nie byle co. Nie kawałeczek. Ale coś naprawdę ważnego, wielkiego. I panowie parlamentarzyści, i pan generał, i każdy z nas, ludzie będący na stanowiskach wysoko, od decyzji, których tak wiele zależy. Podobnie ja, zwykły, mały człowiek, taka szara myszka, mogę pisać. I to jest świadectwo. I to jest, moi drodzy, owa walka. Bo to jest trud. Więc możemy powiedzieć, to jest walka o to, by nasza Rzeczpospolita ostała się dalej jako wolna. By dalej była naszą matką. Byśmy dalej, my sami i ci, którzy po nas przyjdą, byli gotowi nawet położyć największą ofiarę, gdy taka potrzeba przyjdzie. Oddać wszystko. A dziś mam oddać tyle, mam ofiarować jej tyle, ile potrafię. Żyjąc tak zwyczajnie,
bez specjalnych bohaterstw, bez specjalnych wydarzeń, w tej szarej codzienności budować Rzeczpospolitą. I zachęcam Was, aby to czynić całym sercem, z ogromnym zaangażowaniem, tak jak umiesz najlepiej. Sądzę, że nawet dzisiaj to, że ludzie Ci trzymają sztandar w rękach, to też jest piękna lekcja pisania patriotyzmu, tworzenia tej rzeczywistości, w której chcemy tkwić. Nie chcemy, aby ona umknęła, żeby gdzieś zginęła. Chcemy przecież tego. Mamy szansę. Pan Bóg nam ją daje. W swej wielkiej łaskawości, Bóg jako nasz Ojciec, daje nam tę możliwość. Trzeba nam z tego korzystać. Nie wolno o tym zapomnieć, bo to byłby ciężki grzech. Dziękujmy więc Bogu za dar wolnej ojczyzny i bądźmy gotowi tego daru bronić do końca. Całymi siłami, całym sercem, całym umysłem. Niech Pan, dobry Bóg, zachowa nas w swej łaskawości. Da nam siłę, da nam moc, abyśmy swój dom, nasz wspólny dom, mogli obronić przed wszelkim złem, zachować go jak najpiękniejszy i przekazać go tym, którzy po nas przyjdą, jeszcze piękniejszy. Amen. Ziemię, za te wszystkie, którzy czynili ją, dane im czynią wolną, aby cieszyła się na każdy dzień obfitością Bożego błogosławieństwa i przebywaniem w życiu wiecznym. Ciebie prosimy. Za tych, którzy dzisiaj trudzą się, by nasza ojczyzna była wolna, była piękna, była prawdziwa, była światłem dla narodów Europy i świata, aby Duch Święty umacniał wszystkie ich wysiłki. Ciebie prosimy. I natchnieni przez Ducha Świętego czynili to, co jest potrzebne. Ciebie prosimy. Chrystusowi i wytrwali aż do końca. Ciebie prosimy. Ciebie prosimy. Wszechmogący miłosierny Boże, niech zajaśnieje nad nami blask Twojej chwały, abyśmy umocnieni darem Ducha Świętego Tobie oddawali cześć i świadczyli o Tobie przez Chrystusa Pana naszego. Święty w początkach Kościoła dał wszystkim narodom poznać prawdziwego Boga i zjednoczył różne języki w wyznawaniu tej samej wiary.
Cicho, nie mogę. Jak bym się gdzieś tylko panów wcisnął, tak... Nie, po co? Mamy radę. Proszę bardzo. No tak w tą stronę, po co mi pan, ja nie chcę się... Może nie spadnie, nie? Czy to lawa? Ja już jestem w Pajerze Czeskiego i idę. O,